Pamiętam, że do mieszkania wkroczyli mundurowi, ludzie w ciemnozielonych mundurach. Czuło się strach jakiś wielki i natychmiast mamusia nerwowo pakowała wszystkich. A jeszcze mój tatuś był wcześniej w obozie w Dachau, z którego został wypuszczony. Ten obóz, jak widać, niczego nie nauczył mojego tatusia, jeśli chodzi o posłuszeństwo wobec Niemców. I wtedy całą rodzinę, łącznie z tą ciocią, wywieziono do Siemianowic Śląskich, które wówczas nazywały się od huty Laura, Laura Hitte. Tam przebywaliśmy około 9 miesięcy. Stamtąd ciocię i tatusia zebrano gdzieś na przesłuchania, szczegółów nie pamiętam. Ale pamiętam, że jak mamusi na apelu komendant oznajmił, że tatuś został wyrokiem sądu niemieckiego rozstrzelany, to mamusia zemdlała. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Siemianowickiego Centrum Kultury. Chcemy Was dzisiaj zabrać na wyjątkowy spacer po naszym mieście. Każdy z nas zna historię tego miasta głębiej lub mniej. Podziwiamy zabytki tego miasta, piękne mieszczańskie kamienice, obiekty sakralne, odremontowane pięknie pałace czy wszechobecną zieleń. Ale ja chcę Państwa zabrać na spacer w nie tak odległą przeszłość, do czasu II wojny światowej. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że podczas II wojny światowej na terenie Siemianowic funkcjonowało aż 7 obozów utworzonych przez okupanta? Materiał, który Państwu przedstawimy, jest szczątkowy. Starałem się zdobyć jak najwięcej informacji na ten temat. Niestety brak ikonografii, brak materiałów powoduje, że ten obraz będzie nie za bardzo pełny, ale pokażemy te miejsca i zachowane na nich pamiątki. A więc, aby nie przeciągając, zapraszam Was na wyjątkowy spacer szlakiem bolesnej przeszłości po naszym mieście. Ruszamy! Obóz jeniecki to obóz przetrzymywania wziętych do niewoli żołnierzy przeciwnika po zakończeniu bezpośrednich działań wojennych. Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tysięcy obozów jenieckich na terenie wszystkich krajów okupowanych. Szacuje się, że przez te obozy przeszło około 18 miliona osób z 30 krajów. Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych bądź w specjalnych obozach jenieckich. Na terenie naszego miasta funkcjonowały 2 takie obozy. Znajdujemy się przy Galerii Siemion w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Kapicy. Robiąc zakupy, nie zdajemy sobie prawdopodobnie sprawy z tego, że w latach 40. istniał tu obóz jeniecki. Był to, można powiedzieć, pod obóz obozu jenieckiego w Łambinowicach, tak zwane Komando R-687 Stanlak 8B. Został założony w drugiej połowie 1942 roku, a zlikwidowany 24 stycznia 1945 roku. Wiemy, że na dzień 7 stycznia 1945 roku przebywało tu ponad 600 więźniów. Jaki był los tych jeńców, trudno powiedzieć. Pracowali na pobliskiej kopalni Siemianowice. Jedyna pozostałość, jaka po tym obozie została, to wtopiony w ogrodzenie parkingu bunkier strzelniczy. Jesteśmy w kolejnym miejscu na naszej mapie. Za mną dyrekcja Fabudu. To tu od 1943 roku znajduje się drugi obóz jeniecki więźniów z Łambinowic, tak zwane Komando 586 Stanlager 8B. Wiemy, że stan dzienny więźniów przebywających w tym obozie wynosił gdzieś około 1200 osób. Najwyższy stan to 1800 osób.
Obóz został zlikwidowany w styczniu 1945 roku, a dokładnie 12 stycznia. Gdzie przetransportowano więźniów, trudno powiedzieć. Wiemy natomiast, że prawdopodobnie w czasie trwania tego obozu tutaj wybuchła epidemia tyfusu. Zmarłych podczas tej epidemii grzebano na pobliskim cmentarzu. W okolicach tego obozu znajdują się budynki, które przypominają swoim kształtem te, jakie były tutaj wybudowane podczas trwania tego obozu. Jeńcy, którzy tutaj się znajdowali, pracowali na terenie pobliskiej kopalni Michał, zwanej wtedy Max Grube, a dzisiaj bardziej nam znana jako Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji. Za moimi plecami jeden z kilku budynków znajdujących się przy Urzędzie Miasta w Miałkowicach, które wyglądają prawdopodobnie jak baraki, które znajdowały się podczas istnienia obozu jenieckiego. Z tego co mi wiadomo, te budynki wybudowano jednak w latach 50. Nie są to budynki, które wchodziły w skład tego obozu. Idziemy wzdłuż torowiska Siemianowickiej Kolei Przemysłowej. Za mną widać dworzec siemianowicki, z którego 23 stycznia 1945 roku do Mauthausen ewakuowano przeszło 900 więźniów z tutejszego podobozu KL Auschwitz-Laurahitte. Znajdujemy się obecnie przed budynkiem dawnej dyrekcji Huty Jedność, która od 1939 roku do 1944 roku funkcjonowała jako posterunek gestapo i areszt śledczy. Za chwileczkę wejdziemy do środka, a tam dowiecie się Państwo o bardziej mroczniejszej historii tego budynku. Gestapo, czyli tajna policja państwowa, utworzona została w III Rzeszy 26 kwietnia 1933 roku, by w sposób bezwzględny zwalczać wszelkie przejawy oporu. W roku 1936 Heinrich Himmler połączył gestapo i policję kryminalną, KRIPO, w jedną organizację, Policję Bezpieczeństwa, SIPO, i podporządkował ją szefowi partyjnej służby bezpieczeństwa SD, Reinhardowi Heinrichowi. W październiku 1939 roku funkcję szefa gestapo objął SS-Oberführer Heinrich Müller. Proszę Państwa, schodzę po schodach, po których być może w 1939 roku po raz ostatni schodzili śląscy patrioci i śląscy powstańcy, albowiem w tym budynku, w jego podziemiach znajdowały się cele więzienne oraz dokonywano egzekucji przez rozstrzelanie. W latach 1939-1945 gestapo wchodziło w skład Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Gestapo działało na terenie państwa niemieckiego oraz we wszystkich okupowanych przez III Rzeszę państwach europejskich, stanowiąc główny czynnik terroru i odgrywając główną rolę w inspirowaniu i realizowaniu zbrodniczych planów rasistowskiej polityki narodowych socjalistów. W latach 1938-1941 gestapo ściśle współpracowało z NKWD i mieli na celu likwidację ruchu oporu i podziemia. Gestapo zostało rozwiązane z
upadkiem III Rzeszy w 1945 roku, a przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został uznany jako organizacja zbrodnicza. Znajdujemy się w piwnicach byłej dyrekcji Huty Jedność. To prawdopodobnie tutaj znajdowały się cele dla osadzonych. Niemcy już od 1939 roku osadzali tutaj byłych powstańców, działaczy społecznych czy politycznych. Obóz pracy czy obóz pracy przymusowej to miejsce przetrzymywania nie tylko więźniów, ale także ludności cywilnej z wykorzystaniem ich do niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy. U nas takich obozów było około 3. Znajdujemy się przy ulicy Kapicy na terenie byłego obozu pracy Osterarbeiter Lager Lauerhütte. Obóz został założony w 1942 roku i przede wszystkim przygotowany był dla jeńców radzieckich oraz Polaków. Przebywało średnio tutaj około 2300 więźniów jednorazowo. Cały teren zabudowany był barakami mieszkalnymi, ogrodzony płotem z drutu kolczastego oraz na odpowiednich wysokościach znajdowały się wieżyczki strażnicze. Obóz został zlikwidowany 24 stycznia 1945 roku, a właściwie więźniowie zostali stąd zwolnieni. Pracowali ci więźniowie na terenie byłej kopalni Siemianowice. Po wojnie ten obóz przekształcono na obóz dla jeńców niemieckich oraz Volksdeutschów, a w jakiś czas później przekształcono go na zakład karny dla drobnych przestępców. Teren po obozie zlikwidowano w latach 70., a na tym terenie powstało osiedle Korwantego, które mamy tu obok. Jeżeli Państwo chcieliby kiedykolwiek zobaczyć panoramę tego obozu, można go zobaczyć na kadrach filmu Kazimierza Kuca Krzyż Waleczny. Był on kręcony wzdłuż właśnie drogi Kapicy i panorama obozu jest bardzo dobrze widoczna. Jedyne co po obozie zostało, to przez przypadek zostawione dwa słupy z ogrodzenia obozowego. Jesienią 1940 roku rozkazem szefa SS Heinricha Himmlera powołana została organizacja do spraw zatrudnienia obcej siły roboczej. A specjalnym pełnomocnikiem do spraw zatrudnienia obcych narodowości na Górnym Śląsku mianowano SS Oberführera Albrechta Schmelta. Kierowana przez niego organizacja przejęła całkowitą kontrolę nad zatrudnieniem ludności żydowskiej, tworząc system obozów pracy. Obozy powstały najczęściej obok fabryk, w których produkowano materiały wojenne lub prowadzono produkcję o znaczeniu strategicznym. Minimum czasu pracy w obozach wynosiło 10 godzin dziennie. Ustalona stawka 3,5 marki dziennie za niewolniczą pracę jednego pracownika przynosiła korzyści zarówno organizacji, jak i pracodawcom. Żydzi pracowali wyłącznie za wyżywienie. O tym, że w Siemianowicach działała organizacja Schmelta, możemy dowiedzieć się z lektury książki Listy z pudełka autorstwa Sali Garncarz, zagłębiowskiej Żydówki, która w swoich wspomnieniach właśnie pisze o tym, że pracowała na terenie Huty Lauerhütte podczas II wojny światowej właśnie w tej organizacji. Auschwitz to nazwa, która znana jest nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. KL Auschwitz, czyli Konzentrationslager, powstał praktycznie 14 czerwca 1940 roku, kiedy to do tego miejsca przybył pierwszy transport więźniów z Tarnowa. Od tego czasu funkcjonuje jako obóz koncentracyjny. W niespełna dwa lata rozbudowywuje się obóz w Birkenau i obóz w Monowicach, obóz pracy w Monowicach przy zakładach chemicznych. Ten obóz
będzie się rozszerzał na cały Górny Śląsk, gdzie Niemcy będą wykorzystywać więźniów do niewolniczej pracy w dużych zakładach przemysłowych na terenie właśnie Górnego Śląska, przy hutach, kopalniach i innych zakładach przerobowych. Takich obozów było ponad 40 na Górnym Śląsku. Jednym z takich podobozów był obóz w Siemianowicach na terenie huty Laura. W momencie, kiedy Laura Hitte przeszło pod władanie Auschwitz, skończyła się działalność organizacji Schmelta na terenie naszej huty. Od tego momentu ten zakład funkcjonuje jako kolejny podobóz KL Auschwitz. Znajdujemy się na terenie byłej huty Jedność. Jak Państwo widzą, zostało już tylko gruzowisko, ale to miejsce, na którym obecnie stoję, to miejsce historyczne, albowiem tutaj od kwietnia 1944 roku mieściła się filia obozu KL Auschwitz-Birkenau. Przebywało tu średnio około 1000 więźniów narodowości żydowskiej, zwłaszcza Żydów belgijskich, holenderskich czy francuskich. Pracowali tutaj przy produkcji dział nabrzeżnych przeciwlotniczych. Za mną znajdowała się brama, przez którą więźniowie wychodzili na teren huty do pracy. To miejsce po mojej lewej stronie, na której stoję, to nic innego jak plac apelowy, pozostałość po placu apelowym, który się tutaj znajdował. Oczywiście znajdowały się też potrzebne do zapotrzebowania tego obozu baraki, barak szpitalny, barak kuchni. Co ciekawe, ten podobóz, jeden z przeszło 50 podobozów KL Auschwitz, nie miał tutaj oddziału politycznego, więc więźniów, którzy musieli być ukarani, wywożono do obozu macierzystego. Jedynie mniejsze jakieś kary wymierzano tutaj podczas apelu. Więźniowie zakwaterowani byli w budynku, w którym znajdowała się później znajdowały się warsztaty huty Jedność, i to był budynek przyuliczny, przy głównej wartowni, a w tej chwili tylko możemy zobaczyć jego posadzkę. Za mną, proszę Państwa, tylko pozostałość posadzki po dawnych warsztatach zakładowych. A właśnie w tym budynku warsztatów zakładowych mieściły się pomieszczenia dla więźniów. Mieli tu o wiele lepsze warunki, spali na pojedynczych pryczach, więc na pewno był to większy komfort dla więźniów. Dużo ich tutaj nie ucierpiało, z tego co wiemy. Sam podobóz trwał około 9 miesięcy, od kwietnia 1944 roku do stycznia 1945 roku. Żniwo śmiertelności nie wiemy, jakie było, ale wiemy, że podczas ewakuacji z tego miejsca w styczniu 1945 roku więcej więźniów zginęło po trasie do Mauthausen, aniżeli w samym obozie. Jestem na dziedzińcu pałacu Donesmarków. Jeszcze niedawno była to ruina, dzisiaj odradza nam się jak feniks z popiołu. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego akurat w tym miejscu wspomnienia z czasów II wojny światowej. Już Wam odpowiadam. Albowiem tu Niemcy urządzili obóz dla wysiedleńców. Co to było takiego? Proszę Państwa, Niemcy szukali przestrzeni życiowej. Tutaj na Śląsku utworzono aż 26 tak zwanych Polenlagrów dla ludności wysiedlonej z miejsc, do których mieli przeprowadzać się Niemcy ze wschodu. Pierwszy transport tu na teren Pałacu Donesmarków przybył 22 lipca 1942 roku. Byli to przesiedleńcy z Żywca, Bielska-Białej. Trudno nam powiedzieć w tej chwili, jaka była to liczba w pierwszym transporcie. Następne transporty przybywały już tutaj od stycznia 1943 roku. Przede wszystkim z Zagłębia Dąbrowskiego, z Myszkowa. Wiemy na pewno,
że gdzieś byli zakwaterowani. Nie sądzę, że we wnętrzach pałacowych, ale gdzieś w przyległych budynkach gospodarczych tego pałacu. Polenlager to system 26 obozów dla wysiedleńców, obozów pracy, w których przebywali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety i dzieci. Były zlokalizowane na terenie Górnego Śląska, a cztery z nich znajdowały się po stronie czeskiej. Bezpośrednią przyczyną powstania obozów Polenlager dla Polaków na Śląsku były trudności związane z osiedleniem Niemców w ramach niemieckiej akcji kolonizacyjnej. W tych okolicznościach w połowie 1942 roku Heinrich Himmler podjął decyzję odnośnie organizacji systemu obozów koncentracyjnych dla Polaków pod nazwą Polenlager. Obozy organizowano w skonfiskowanych przez Niemców budynkach fabrycznych i prywatnych oraz publicznych rezydencjach o charakterze religijnym i świeckim. Na podstawie relacji świadków i zachowanych dokumentów historycy ustalili, że liczba więźniów była zmienna, uzależniona od aktualnie przeprowadzonych wysiedleń ludności Polski z Górnego Śląska i jednorazowo wynosiła w mniejszych obozach 200 osób, a w większych około 1200 osób. W sumie w Polenlagrach w czasie II wojny światowej przebywało wiele tysięcy ludzi. Pałac Donesmarków, Polenlager 10. To tu z Żywiecczyzny, z Bielska-Białej przybywały całe rodziny. Nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. Zatrudnieni byli w ogrodnictwie i na tutejszych polach. 30% tych więźniów, którzy tu przybyli, zostało przewiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Głód, złe warunki bytowania powodowały, że śmiertelność była tu dosyć wysoka, jak na tą ilość przebywających tu ludzi, bo stanowiła około 8%. Przede wszystkim brak mleka, podstawowych artykułów żywnościowych oraz higieny dla najmłodszych dzieci. Prawdopodobnie te były tą najwyższą liczbą istot śmiertelnych w tym obozie. W związku ze zbliżającą się armią radziecką Niemcy likwidują Polenlager 10 w Siemianowicach. Żyjących jeszcze więźniów przetransportują do Polenlagru w Gorzycach i w Boguminie. Ciekawostką jest to, że Polenlager 10 to jedyny taki obóz, z którego zachowała się cała dokumentacja, na której figurują nazwiska 723 więźniów tutaj przebywających. Udało mi się dotrzeć osobiście do trzech żyjących jeszcze świadków, którzy właśnie w tym obozie przebywali w latach 43-44. Wiem, że na pewno nie było mleka i że mamusia zwróciła się tam do komendanta lub do kogoś innego, że dzieci nie dostają mleka. Podobno od tej pory dolewali troszkę mleka do tych zupek, które dostawały dzieci. Moja młodsza siostra wychowała się prawie bez mleka i to akurat w tym trudnym okresie niemowlęcym pomiędzy 4 miesiącem a 1 rokiem życia. Wszyscy dorośli i starsze dzieci szły do pracy, a te maluchy zostawały bez żadnej, kompletnie bez żadnej opieki. Pamiętam, że niemowlęta i te dzieci malutkie, a to coś się kotłowały, a to płakały, jak to małe dzieci. A było tych dzieci 20, 30, może więcej. I ciągle płakały, pewnie się zmoczyły i były głodne. Wiem, że były to dzieci w różnym wieku, od niemowlęcego do 5 lat. Później likwidowano ten obóz, ponieważ zrobiono tam wyłącznie obóz męski. Spośród tej ludności polskiej, która nie chciała podpisywać Volkslisty, czyli przyznawania się do narodowości niemieckiej, dorosłych, silnych i zdrowych ludzi wywożono prawdopodobnie gdzieś na roboty lub do innych obozów, a pozostali musieli opuścić III Rzeszę w ciągu krótkiego czasu. Dlatego wtedy znaleźliśmy się w Drohobyczu, u drugiej siostry mojego ojca. Mniej więcej w każdym tygodniu był w obozie pogrzeb i już doszło do takiej tradycji, że z którejś parafii wzywano księdza, a jakiś pan, być może zakrystian czy kościelny, przynosił krzyż. Takich chłopców jak ja, dwóch albo czasami czterech chłopców, ubierano w kąży i szliśmy za tym księdzem. A własna stolarnia wykonywała zwykle taką z 6 desek prostą trumnę i w niej wyprowadzało się zwłoki. Chociaż z drugiej strony muszę przyznać, że Niemcy kierowali niektórych chorych do tak zwanych lazaretów i prowizorycznych szpitali, gdzie coś ich tam leczono. Jesteśmy na ulicy Fabrycznej w Siemianowicach. Za mną budynek dawnej huty Szkła Wanda.
której podczas okupacji znajdował się kolejny obóz pracy w Siemianowicach. Obóz międzynarodowy. Do dnia dzisiejszego nie udało mi się ustalić, co tutaj produkowano. Niemniej nazwa została Glasfabrik. Pracowało... A to kiedy tu pracowałeś? Wiesz co, w latach 90. Czekaj, ja z wojska wylazłem w 88, od 90 roku, 6 lat. Potem to długa historia. Przy tej samej ulicy znajduje się fabryka elementów złącznych. Od początku 1942 roku fabrykę śrub i nitów przygotowywano do przyjęcia zagranicznej siły roboczej, co w praktyce oznaczało urządzenie obozu pracy. 5 grudnia 1942 roku wpłynął do Urzędu Gminy wniosek o pozwolenie na przebudowę części budynków fabrycznych w celu urządzenia obozu. Zaadaptowano na ten cel drewnianą stolarnię zlokalizowaną w zachodniej części fabryki. 17 października 1942 roku wpłynął do Katowickiego Urzędu Powiatowego projekt przebudowy dotychczasowej stolarni na obóz pracy dla 70 Ukraińców. W latach 1942-1944 obóz był stale rozbudowywany. W 1944 roku była już mowa o 4 kolejnych barakach zbiorczych o wymiarach 8 metrów na 33 i wysokich na 4,5 metra. Był także urządzony barak gospodarczy, osobny na narzędzia, zadaszony świetnik i wentylacja w ubikacjach. Po wojnie obóz został zlikwidowany. Dziękujemy za wspólny spacer i mam nadzieję, że od dziś, gdy będziecie przechodzić obok tych miejsc, które zaprezentowaliśmy Wam, całkowicie inaczej na nie spojrzycie.